Siemanko, witajcie w Pit Stop. W dzisiejszym odcinku zaczynam nowy projekt Quad 250, którego widzieliście w moich innych odcinkach, jak sobie jeździł na dużych kołach. Od czego zacząć? Wszystkie plastiki trzeba pościągać. Licznik zamontuję prawdopodobnie ten. Zobaczcie, bo kiedyś kupiłem taki licznik i mam takie liczniki dwa, któryś użyję. O, tutaj są mocowania na ten licznik i zobaczcie, licznik będzie taki. On jest bardzo fajny. Będzie problem z podpięciem, ale to się ogarnie kogoś do tego. Koła tu są 12 cali i chciałbym zmienić je na 10 cali i dać większy profil opony. Wtedy będzie się lepiej jeździło, wygodniej. Z tymi kołami to jeszcze nie wiem, co zrobię. Może to na razie zostanie takie jak jest, chyba że będę miał jakiś plan, żeby znowuż tu zrobić jakieś takie zęby. Może coś się tu wymyśli. Tutaj tego nie będę, chociaż to też może pomaluję. Każdy tutaj podzespoły będę lakierował na inny kolor. Rama cała będzie zielona. Plastiki będą zielone z różowo-niebieskimi akcentami. Czyli tutaj jakiś napis będzie właśnie różowy, różowo-niebieski. Tutaj też. Tu jest taki ładny kolor, ale on jest za ciemny, zielony. Coś takiego. Tyle, że tym razem znajdę właśnie z ziarnem. Chyba że zrobię ten taki... O, tak to, co miałem, że czerwone, tylko że zielone. To będzie też, to w sumie to można by spróbować też. No ale tu za dużo jest, kurczę, plastików i może mi wyjść różnokolorowy. No ale to zobaczymy przy lakierowaniu. Silnik. Co silnik? Silnik wyciągnę, bo silnik jest sprawny. Tutaj jedynie trzeba wymienić termostat i czujnik do wentylatora, a poza tym będzie spoko. Nóżkę od biegów też raczej trzeba będzie przerobić, żeby taka nie była połamana. Elektrykę w miarę ogarnąć, bo tu niby światełka wszystko działało. Tu jest pęknięcie, kurczę, nie założyłem tego. Aha, i tutaj pospawać. I to. Tu gdzieś mam ten kawałek. Właśnie ciekawe, gdzie ja go teraz mam. Gaźnik zostanie, bo on ładnie chodził. Nawet nie trzeba będzie go czyścić. Akumulator trzeba będzie zamówić. To, o ile da się rozebrać ten amor z tyłu, to też bym go przemalował na jakiś kolor. W zasadzie to tylko sprężynę chyba, bo to może być złote. To będę chciał pomalować na srebrny. Właśnie tą farbą proszkową. Cały ten wahacz. To też na jakiś tam, chociaż nie, z aluminium. To zobaczymy. Wydeszki zostaną takie, jakie są. Tylko tu się mocowania obrobi. Je się troszkę spoleruje. Te mocowania troszkę trzeba będzie... Nie, one są dobre w sumie. Tylko trzeba będzie tutaj wydech zrobić cały. O, stąd. No i tak. Mam już rozebrane plastiki. A, jeszcze ten plastik został. Ale to już go wyciągnę teraz. Tu są wszystkie plastiki. I plastikami będę się zajmował na samym końcu. I tu jest... O, licznik rozwalony. To już idzie do wywalenia. I zobaczcie, tak to wszystko wygląda. O, tu są takie kierunkowskazy na wysięgniku. One, jeśli działają, to je zostawię. Rozebrałem te lampy. Patrzcie, jaka niespodzianka. Osy tu się działy. Tu w ogóle, kurczę, nie ma tego srebrnego. Będę musiał jakoś tam dać do regeneracji albo coś takiego. Może by tu jeszcze ringa zrobił w środku fajnego.